dzisiaj porozmawiamy, odchodząc tak jakby od szeroko rozumianej polityki, bo każdy uważa, że albo większość uważa, że podczas kampanii wyborczej należy mówić, atakować wyłącznie z punktu widzenia inwestycji. No, niektórzy kandydaci oskarżają czy atakują ad personam, a nie przedstawiając program. No, każdy może robić jak uważa. Ja chciałem się Państwa zainteresować naszymi dziećmi. Naszymi dziećmi grudziąckimi, dziećmi z powiatu grudziąckiego oraz tym, co się wokół dzieci w Grudziądzu dzieje, a przede wszystkim jakie są podejmowane działania na rzecz pomocy i zabezpieczeniu przed przemocą na rzecz dzieci. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale wiecie, co się wydarzyło w Grudziądzu w momencie, kiedy zakład karny w Sztumie opuścił recydywista pedofil. Jakie były konsekwencje, wszyscy wiemy. W przeciągu doby dokonał on aktu seksualnego na nieletnim, w związku z czym został złapany, ale oczywiście to przestępstwo zostało zaraz napiętnowane i wzbudziło u Grudziądzan falę przerażenia, falę obaw co do swoich dzieci. Sam byłem świadkiem tego, jak dyrektorzy podejmowali temat taki, że zaobserwowali absolutny wzrost odbierania maluchów z przedszkoli, ze szkół podstawowych, zaraz po zajęciach. Ten ruch był bardzo widoczny i on się utrzymywał bardzo długo. Ja sam w tejże kampanii wyborczej, odwiedzając setki Grudziądzan, ponieważ chodzę po domach, rozmawiam z ludźmi, zostałem zapytany przez Grudziądzan, czy by nie można było przygotować pewnego takiego pakietu szkoleń, informacji zarówno dla dzieci, ale przede wszystkim dla rodziców z pewnych zachowań, które mogą nosić znamiona czynów niedozwolonych związanych z przemocą, przede wszystkim z przemocą seksualną. Dlatego też, mając na uwadze to, że tak jak powiedziałem, zdarzenie takie miało miejsce w Grudziądzu, przerażenie mieszkańców Grudziądza całkowicie uzasadnione, związane z tym, związane z troską o zdrowie, życie swoich dzieci, podjąłem tę interwencję. Wystosowałem do pana prezydenta Grudziądza stosowne pismo, które ma na celu przygotowanie i opracowanie, a przede wszystkim przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży, począwszy od przedszkoli, spotkań z pedagogami, z psychoterapeutami, z psychologami, mających na celu ewentualne wskazywanie możliwości oraz wyeliminowaniu zagrożeń o charakterze seksualnym. Oczywiście w Grudziądzu mamy szereg instytucji, które podejmują działania na rzecz zabezpieczenia przemocy. Tak jak Państwo widzicie, przygotowałem dla Państwa szereg materiałów związanych z tym, co w Grudziądzu się dzieje. Oczywiście mówimy tutaj głównie o placówce, jaką jest Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego, ponieważ to ona w sposób profesjonalny i merytoryczny zajmuje się szeroko rozumianą przemocą, w tym przemocą seksualną. Z panią dyrektor Marią Janowską w kontakcie na temat w ogóle zagrożeń oraz ewentualnej przemocy i konsekwencji tych przemocy jestem w stałym kontakcie już od kilku lat, dlatego też nie bez przyczyny zostałem uhonorowany, z czego jestem bardzo wdzięczny i bardzo dumny, twarzą kampanii, która jest już wprowadzana w Grudziądzu, której inicjatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje, a program nazywa się Chronimy Dzieci. Za chwilkę o tym programie opowiem. Szanowni Państwo, od 2005 roku w Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego funkcjonuje pokój przesłuchań, o czym Państwo doskonale wiecie. Jest to specjalny, przygotowany, certyfikowany pokój, w którym odbywają się przesłuchania w asyście policji, w asyście psychologa, terapeuty, a także z udziałem sędziego oraz prokuratora, w warunkach, które sprzyjają tak jakby przesłuchaniu dziecku. W 2014 roku odbyło się, szanowni Państwo, 108 przesłuchań dzieci, które były ofiarami przemocy, w tym przemocy seksualnej. Natomiast dane, które tak jakby obrazują skalę problemu w tym roku, przedstawiają się w sposób następujący. Pierwsza połowa roku 2015 to 49 przesłuchań w tym pokoju i tutaj, szanowni Państwo, 15 czynów, które miały znamiona przemocy seksualnej. Wszyscy zauważamy tendencję wzrostową do korzystania z tego pokoju przesłuchań.
ale to nie jest związane z tym, że rośnie ilość przestępstw o charakterze przemocowym, w tym przemocy seksualnej. Tutaj na całe szczęście musimy powiedzieć, że jest to związane z wykrywalnością tego typu przestępstw, z niezwykłą czujnością z organów ścigania, przede wszystkim policji, prokuratury oraz ekspresowego działania sądów w tej materii. Wszyscy przyzwyczaili się już do tego, że ten pokój przesłuchań jest przyjazny zarówno dla dzieci, ale przede wszystkim powoduje, że materiał dowodowy zebrany podczas takiego przesłuchiwania jest bardzo, bardzo dobry dla organów ścigania, a przede wszystkim dla wymiaru sprawiedliwości, i powoduje on, że w sposób szybszy i bezpośredni można karać uciążliwie przestępców, którzy używają przemocy wobec dzieci. Oczywiście też nie bez przyczyny jest bardzo duża świadomość społeczeństwa Grudziądza na temat tego, że tego typu działania mają miejsce, że przemoc wobec dzieci występuje, i to nie tylko przemoc taka, o której mówimy, czy mówią środki masowego przekazu, mówią media, ale to jest też przemoc w rodzinie, o której się nie mówi, to są też zachowania dzieci i młodzieży, które są wykrywane przez psychologów, pedagogów oraz nauczycieli w szkołach. Szanowni Państwo, jeszcze raz powiem o Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, ponieważ to jest placówka, która bardzo aktywnie działa na rzecz właśnie programów antyprzemocowych. Jest ona uznawana, nie bez kozery mówiąc, jako wzór w kraju i nie tylko w kraju, ale też za granicą do przeprowadzania danych programów, ale też co do efektów tych programów. Dlatego Fundacja Dzieci Niczyje, wszystkim Państwu znana, która zajmuje się problematyką dzieci, wskazywała kilkukrotnie grudziącką placówkę do pilotażowych programów. I teraz powiem Państwu o tymże programie Chronimy Dzieci, który właśnie będzie, już jest wdrażany w Grudziąckim Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Co ma na celu? Tak jak sama nazwa wskazuje. Zabezpieczamy, chronimy dzieci przed przemocą, w tym przemocą seksualną. Ale to, co jest najważniejsze, to, że placówki w kraju będą certyfikowane pod kątem przygotowania do pracy z tego typu problemem. I tutaj placówka będzie miała z góry ustalone procedury, sposoby funkcjonowania, doskonale przygotowaną, przeszkoloną kadrę na różnym szczeblu, począwszy od kierowców, skończywszy na psychoterapeutów, którzy mają realizować jeden wspólny program przeciwdziałania przemocy. Dlatego też dzięki tego typu działaniom, dzięki tego typu wiedzy, która zostanie przekazana za pomocą psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zatrudnionych w Centrum Pomocy Dziecku, zostanie ona przekazywana pedagogom. I szanowni Państwo, rozpocząłem od tej informacji, że poinformowałem Pana Prezydenta, mając na wadze to, o czym Państwu powiedziałem, czyli sygnały zarówno od mieszkańców Grudziądza podczas wielu rozmów, które przeprowadzam, ale także też obaw rodziców o bezpieczeństwo swoich dzieci. Prezydent przyjął moją propozycję i, Szanowni Państwo, w najbliższym czasie w Grudziądzu odbędzie się już kolejna edycja szkolenia, które nosi nazwę Profilaktyka Krzywdzenia Dzieci na terenie miasta Grudziądza. I tutaj zastanawialiśmy się z dyrekcją Centrum Pomocy Dziecka, a także z prezydentem Grudziądza nad formułą oraz tak jakby zasobem tematycznym. I uznaliśmy jednoznacznie, że to szkolenie będzie adresowane właśnie, czy tematyka tego szkolenia będzie uzupełniona o zabezpieczenie oraz o przemoc seksualną. Czyli skupimy się, oczywiście psychoterapeuci, specjaliści skupią się na działaniu antyprzemocowym wobec dzieci, ale z punktu widzenia seksualności, czyli tak zwana kampania Zły Dotyk, a także zabezpieczenie dzieci przed internetem. Jak Państwo wiecie, według badań, może Państwo nie wiecie, ale poinformuję Państwa, że według badań przeprowadzonych przez Fundację Gemius, 73% dzieci trafia na materiały pornograficzne w internecie, a 63% dzieci trafia na nie zupełnie przypadkowo. Także skala problemu jest olbrzymia, dlatego też tego typu konferencje, profilaktyczne działanie i praca z pedagogami, psychologami, terapeutami ma istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie dzieci w przyszłym społeczeństwie. Wydaje mi się, że niezwykle kluczową tutaj kwestią będzie nie tylko przeprowadzenie spotkań z dziećmi w szkole podstawowej oraz gimnazjalnej. Apeluję do prezydenta, apelowałem, przyjął to absolutnie dosłownie, że zgadza się ze mną, że to szkolenie i te spotkania będą również przeprowadzane przez specjalistów już w przedszkolach.
Jest mnóstwo sytuacji insynuujących zachowanie, które mogą mieć znamiona czynu seksualnego, dlatego też o tych problemach specjaliści będą rozmawiać na początku z psychologami zatrudnionymi w grudziąckich placówkach, psychologami, pedagogami oraz terapeutami, natomiast wszystkie szkoły oraz przedszkola będą zobowiązane do przeprowadzania spotkań z dziećmi, a także rodzicami, którzy będą zainteresowani tego typu problemem. Także, szanowni państwo, cieszę się, że ta moja inicjatywa, która została tak jakby przyjęta przez prezydenta, będzie realizowana przez wyśmienitą kadrę Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, z racji tego, że to są specjaliści, uwierzcie mi państwo, oceniani zarówno w Polsce, jak i za granicą bardzo wysoko. Wierzę w to, że dzięki takiemu działaniu przyczyni się to do znacznie poszerzenia wiedzy rodziców na temat tego, jak się zachowywać, jak unikać przemocy. Na zasadzie przemocy międzyrówieśniczej, na przeciwdziałaniu przemocy dziecko-dorosły, opiekun-rodzic-dziecko. Także, szanowni państwo, cieszę się, że mogę współtworzyć, mogę być częścią tego programu, bo to się oczywiście nie wpisuje. Ja zostałem poproszony przez panią dyrektor Marię Janowską na początku tego roku o to, żeby być ambasadorem tego programu Chronimy Dzieci. Absolutnie przyjąłem to z wielkim uznaniem i szacunkiem, ponieważ angażuję się od dłuższego czasu, od kilku lat w pomoc tam, gdzie mogę. Jestem uczestnikiem tego typu działań. Przegońmy przemoc. Dzisiejszy koncert, od razu do państwa zaapeluję, dzisiaj o godzinie 19 w Centrum Kultury Teatr w ramach akcji Przegońmy przemoc, która stanowi też element profilaktyki krzywdzenia dzieci, odbędzie się fantastyczny koncert grupy Mister Polak, do koncertu serdecznie państwa zachęcam. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, służę oczywiście pomocą. Tak, ja mam pytanie, ale on jest głęboko schowany w szufladzie, że jest to dowód na niego wytrzymanie systemu. Po raz kolejny mamy do czynienia z atakiem ad personam, ponieważ ja cenię sobie spór merytoryczny, spór polityczny o charakterze sporu programowego, ale absolutnie jestem daleki od ataków personalnych. Ataków tutaj widać, że pani kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, znowuż z Torunia, próbuje, nie mając nic do zaproponowania Grudziądzowi oraz Grudziądzanom, zaatakować mnie za moje działanie, albo też próbuje znaleźć sposób na uzyskanie paru punktów procentowych. No niestety strzeliła jak kulą w płot. Otóż do rzeczy. Szanowni państwo, to jest strategia rozwoju województwa przyjęta przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 roku. Jak państwo widzicie, nie zachodzi ona kurzem. Jest ona przez nas systematycznie użytkowana, co widać tutaj po zakładkach tematycznych. A między innymi jedną z tych zakładek tematycznych jest Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii. Ja już oczywiście znam stronę na pamięć, ponieważ mając na uwadze to, że będąc posłem, to nie tylko reprezentować Grudziądz, ale cały region wyborczy, z którego zostało się wybranym, muszę wiedzieć, na ile dane wskaźniki zostają wyczerpane albo na ile są realizowane. I otóż, tak jak państwo pamiętacie, słusznie, faktycznie w 2011 roku poinformowałem szanownych państwa, że wymyśliłem, no bo nie ma co ukrywać, wymyśliłem formułę Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii jako uzupełnienie procesu dydaktycznego kształcenia zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, żeby było czymś uzupełnionym, ta wiedza humanistyczna, żeby była uzupełniona wiedzą przedmiotów ścisłych. Oparliśmy się o matematykę, która jest oczywiście królową nauk, a także powiązaną z nim, z tą dyscypliną, fizykę, chemię, no i oczywiście i nauki przyrodnicze. W związku z czym, to był rok 2011, w związku z czym zacząłem intensywne starania z panem marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, również z panem prezydentem Grudziądza, na znalezienie formuły zafunkcjonowania tego typu obiektu, który miał mieć charakter wyłącznie regionalny, skierowany do mieszkańców Grudziądza, a także dla dzieci i młodzieży z powiatu grudziąckiego. Marszałek podchwycił ten temat, ale powiedział tak: bardzo dobry pomysł, tylko
musimy wymyśleć formułę, żeby tego typu obiekty miały charakter ponadregionalny, a one są na tyle dobre, że powinny powstać w 5 ośrodkach prezydenckich. I od tego czasu zaczęły się prace specjalistów na temat tej inwestycji z punktu widzenia nie tyle obiektu budowlanego, ale jaką formułę można zaproponować, w oparciu o co, o jakie bloki tematyczne. I w 2013 roku, tak jak Państwu pokazałem, powstała strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, w której to strategii na stronie 111 czytamy. Pozwólcie Państwo, że przeczytam, zacytuję to, co kluczowe. Zaawansowane, i tutaj tak, jest konkretnie wyszczególnione zadanie i wskaźnik do jego realizacji z osiągnięciem celu do 31 grudnia 2017 roku. Cytuję. Zaawansowane lub zakończone prace nad systemem funkcjonowania transportu publicznego, a także funkcjonowanie w co najmniej 2 z 5 miast środowiskowych centrów edukacji doświadczalnej, tak zwanych mini Koperników, i zaawansowane prace nad utworzeniem kolejnego centrum, gdzie tutaj daty graniczne są wskazane jako 31 grudzień 2018. Jeszcze raz zacytuję. Funkcjonowanie w co najmniej 2 z 5 miast, i tutaj się wymienia miasta Bydgoszcz, Toruń, Wrocławek, Grudziądz, Inowrocław, środowiskowych centrów edukacji doświadczalnej i zaawansowane prace nad stworzeniem kolejnego centrum. Bardzo proszę, data horyzontalna, osiągnięcie wskaźników 31 grudzień 2018 rok. Szanowni Państwo, mój pomysł zyskał akceptację w 2011 roku. Został wprowadzony do strategii województwa pod koniec roku 2013. Mamy rok 2015. W międzyczasie, tak jak Państwa informowałem, ponieważ organizowaliśmy konferencje prasowe, pokazywałem Państwu list intencyjny, który został podpisany między władzami miasta Grudziądza a marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, o tym, że Grudziądz będzie pierwszym pilotażowym ośrodkiem, w którym tego typu centrum powstanie. Więc zgodnie z obietnicą marszałka, listem intencyjnym podpisanym między prezydentem Grudziądza a marszałkiem, z strategią rozwoju województwa, która jest, tak jak Państwo wiecie, jako strategia zawsze monitorowana i są wyciągane z niej wnioski, i jest to dokument strategiczny dla rozwoju województwa na lata 2016-2020. Będzie ten projekt realizowany. Jego struktura została rozszerzona o kolejne lata, dzięki czemu też cieszę się, że inne dzieci z całego województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły z tego skorzystać. Ale żeby nie być gołosłownym, Szanowni Państwo, również ten temat był w grudziąckich mediach poruszany na temat tego, co dalej. No to nie będzie żadną tajemnicą, że już dziś cały czas trwają prace nad przygotowaniem formuły, czy to ma być obiekt nowo wybudowany, czy też będziemy modernizowali obiekt, który już funkcjonuje. I tutaj sugestie marszałka co do tego, czy ten obiekt powinien być nowy, czy też zmodernizowany, są takie, żeby znaleźć obiekt, który już funkcjonuje, żeby było więcej pieniędzy na merytoryczne wsparcie tego projektu, czyli na wyposażenie danego obiektu w przyrządy, materiały, pomocy naukowe, które mają grudziąckiej młodzieży służyć. Nie od dziś też będzie wiadomo, że trwają rozmowy, czy też jest zainteresowanie obiektem, który jest zlokalizowany przy ulicy na Placu Stycznia, mówiąc krótko, Młyn, tak? Który jest co prawda teraz w rękach prywatnych, ale wiem, że tam rozmowy są toczone, wiem, że miasto jakieś tam działania w tym kierunku robi. Natomiast dla mnie kluczowym dokumentem jest strategia rozwoju województwa, która mówi, że to działanie zostanie zrealizowane do końca roku 2018. Także ja ze swojej obietnicy się wywiązałem, centrum takie powstanie, reszta jest w rękach marszałka województwa i pieniędzy unijnych, które na ten cel powinny zostać wykorzystane. Dokładnie, tutaj na temat lokalizacji powinni wypowiadać się przede wszystkim specjaliści, którzy znają się po pierwsze na obserwacji nieba, czyli na tak zwanych prześwietleniach, to jest jedna rzecz, ale to też musi być obiekt dobrze skomunikowany. Poza tym niezwykle istotną jest warstwa finansowa. To nie jest tylko wskazanie palcem, o tutaj budujemy, albo tutaj przygotowujemy, modernizujemy, rewitalizujemy, to jest naprawdę bardzo duże zamierzenie pod kątem inwestycyjnym, czyli wskazaniu właściwego projektu, budować, realizować, poza tym przygotować
program funkcjonalno-użytkowy tego całego przedsięwzięcia. Proszę mi wierzyć, wiem, z jakim tempem naukowcy UMK, a wiem to od dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa z województwa kujawsko-pomorskiego, pracują. Tam jest coraz to duża burza mózgów, bo każdy ciągnie tą kołderkę w swoją stronę. Jedni mówią, idziemy w kierunku energii odnawialnej, inni mówią, nas interesuje fizyka, a inni jeszcze mówią, nauka o przyrodzie, inni mówią, chemia. Dlatego tutaj, mając na uwadze to, że to nie dotyczy tylko Grudziądza, że to ma być jeden z pięciu obiektów, to musi być komplementarne. To nie może być tak, że grudziąckie centrum będzie konkurowało z bydgoskim. Chodzi o to, że jeżeli już powstanie cały program funkcjonalno-użytkowy tych centrów, będzie on komplementarny, że dziecko z Bydgoszczy przyjedzie do Grudziądza, bo dowie się tutaj nowych, zupełnie innych rzeczy w stosunku do tego, co jest Bydgoszczy. I odwrotnie, Grudziądzanie pojadą do Bydgoszczy, ucząc się może o człowieku, ucząc się o biologii, ucząc się może o zaawansowanej chemii. To ma być komplementarne, to nie może ze sobą konkurować, ale współgrać. Dlatego też nie sposób jest wydać po pierwsze miejskie pieniądze i zrobić tak zwanego bubla i knota, tylko wykorzystać fundusze unijne, które w tej perspektywie finansowej na tego typu innowacyjne działania będą zapewnione i są wysokie. Tak jak powiedziałem, działanie komplementarne z wykorzystaniem 85% dofinansowania na tego typu działanie, ale też musimy w tym wszystkim zobaczyć dzieci, kadrę zarządzającą i dydaktyczną, która będzie tym zarządzała obiektem. Ale jeszcze, panie redaktorze, bo przepraszam, ja wracam do pierwszego pytania, które pan mi zadał, odnośnie tego, że pani Michałek wczoraj odniosła się ad personam do mnie w tej kwestii. Również była chyba inna kwestia dotycząca banerów, tak, czy plakatów. Bo ja bym się do tego chętnie odniósł, bo doniosły mnie, słuchaj, może pan redaktor powiedział, że są pewne rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu, które wiszą w niedozwolonych miejscach. Ja zajmował z tamtej strony tą sprawą, więc dlatego o to nie pytam. Aha, szanowni państwo, pokazuję tylko zgodę, tak? 7 października zgoda na wywieszanie wszystkich elementów, banerów na wszystkich przystankach, skrzyżowaniach. 7 października wyrażenie zgody zostało również, no, a jak państwo wiecie, nie ja miałem problemy w tej kampanii z nielegalnym wywieszaniem banerów, plakatów. Ktoś twierdził, że to jest hucpa polityczna, że to jest atak polityczny na kogoś. Ja mówię, przestrzegać prawa muszą wszyscy. W momencie, kiedy jest kampania wyborcza, stroną w podejmowaniu zobowiązań finansowych nie jest agencja reklamowa, tylko komitet wyborczy. To komitet wyborczy występuje do organów, do podmiotów, do miasta, czy też do firm typu operator energetyczny z umową o wynajęcie i on opłaca tego typu działania i to jest zgodne z prawem.